Tu mamy taki przypadek, że naprawiał warsztat inny sprzęgło w samochodzie. No, sprzęgło nie, uszczelniacz wału kormowego dokładnie, tam z tyłu przy skrzyni. I oddali samochód z 18 kodami błędów nie do skasowania. I patrzymy, gdzie przyczasnęli wiązkę, urwali kabel, albo zrobili jakieś zwarcie, albo cokolwiek. I tak już szukam jakiś czas i porozpinałem cały samochód i... Jak było zwarcie, tak jest zwarcie. Najprostszym sposobem, żeby znaleźć, gdzie jest zwarcie, jest tak zwana próba zwarciowa, czyli dajemy plus na kabel, na którym jest zwarcie i czekamy, gdzie się będzie dymiło. Niestety tutaj tak dodymić do końca nie dymi. Zobaczcie, jakie iskierki idą. Tu jest bardzo duże, przepotężne zwarcie, ale nie dymi się tam, gdzie bym chciał, żeby się dymiło. No i niestety ta niezawodna próba zwarciowa tutaj zawodzi. Pora pogadać z mechanikiem, który tu napsocił. Powiedz no mi taką rzecz. Jak wy wyciągaliście tą skrzynię biegów z tego auta, nie? Pomyśl, gdzie mogłeś coś zrobić, żebym mógł mieć jakąś podpowiedź, żebym nie musiał teraz rozbierać tego wszystkiego. No nie, jedyne co, no to mówię, wyciągałem skrzynię. Okej. Okay. Dookoła to przykręcasz do skrzyni. No. Nie, to tam jest tylko jedna blaszka. No jest, to ja widzę tą blaszkę, tak, tak. A przy poduszkach silnika gdzieś coś? Nie, 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 poduszek nie dotykałem. No dobra, czyli podpowiedziałeś mi tyle, że nic mi nie podpowiedziałeś. Ale starałem się chociaż. No nic, zgarniam to wszystko do kupy, wjeżdżamy na podnośnik. Trzeba więc zajrzeć od strony skrzyni. Pracownik Krzyśka, Witalii, już czeka w gotowości. Cześć Witali, cześć, z Tobą cześć, to jest cześć. Zawsze przyjemnie. Atmosfera pracy z Tobą, ja Ci mówię, ja bym mógł z Tobą pracować cały czas. Co oni tu narobili? Szukamy, czy gdzieś jest przeciśnięty kabel, bo była ściągana skrzynia biegów, może jakąś śrubką, może jakąś blaszką, może samą skrzynią biegów. Coś w tym rodzaju, zwarcia, które zrobił człowiek, bo nie było problemu, a po pracy problem się pojawił. Niestety samo jeżdżenie i obserwowanie nie pomogło. Pierwszy trop już jest. Widzicie ten kabelek? Według mnie on jest dociśnięty do blachy, tak że mam nadzieję, że przedarta jest izolacja tego kabla i przez to mamy tutaj zwarcie. Czy tak będzie, to już sprawdzamy, bo to jest pierwsze, co znalazłem i co mi najbardziej pasuje na moją awarię. Krzysiek rozpina kostkę, by sprawdzić, czy na obwodzie nadal będzie zwarcie. Piękne zwarcie. To niestety nie to, obwód dalej jest zamknięty, dalej występuje zwarcie. Tutaj nie może się nic mi zaiskrzyć, jak dotknę i będzie wszystko już w porządku.